Witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy się zajmować z Fordikiem C-Max. To jest diesel 1.6 i będziemy tutaj robić dzisiaj serwis filtrowo-olejowy. W tym filmie chyba zajmiemy się powietrzem i olejem. No a co do innych filtrów, czyli paliwa i kabinowego, będzie oddzielny filmik. Co do filtra paliwowego, tam jest troszkę rozbierania i jest parę ważnych kwestii. Oraz przy filtrze oleju też jedna ważna kwestia jest, którą jeśli pominiecie, to może być to niezbyt dobre dla waszego silniczka. Dobra, lecimy z tematem. Ja idę się przebierać, a na razie wlewam płukaneczkę i uruchamiam na 15 minut samochód, żeby się zagrzał, żeby się wypłukał i będziemy spuszczać olej. Autko przepłukane, zagrzane. Otwieramy koreczek. Podnosimy do góry, zdejmujemy osłonę, będziemy spuszczać olej, a później pokażę co i jak. Generalnie tutaj jest wkład filtra, a pokrywka jest tutaj pod spodem. A o tym nie widać, więc trzeba będzie zdjąć filtr i ten dolot. Dobra, olej spuszczony, ale mamy tutaj trochę problem. Się wydaje, że tutaj miska nam troszkę przecieka. No i leci to do tyłu na wał. I tym wałem on rozrzuca tutaj, niezły wajzel robi. Do miski jest dobry dostęp, więc wymienię tu uszczelkę, w sensie jest chyba na silikon, więc po prostu uszczelnię to. Jeszcze zadzwonię, zapytam się jak wygląda sprawa miski, ile kosztuje miska. Już warto zamówić nową, bo to są stalowe, więc może gdzieś dostała się zdeformowała i nawet po uszczelnieniu będzie nam ciec. Zadzwonię, dowiem się jak to wygląda. Dobrze, ściągamy jeszcze miskę. To jest proste, dookoła odkręcamy, to są chyba ósemki, no i ściągamy. Dobra, miskę zdemontowałem. Dość prosto się odkręcę, tam nie ma żadnego problemu. Jedynie co, no niestety, ale przyklejone jest na silikon. No jest, była przeklejana chyba, nie jest to fabryczny silikon, tak mi się wydaje. I chyba była zdeformowana. Jak było demontowane pierwszy raz, dlatego przecieka. Bo jak ja próbowałem odkleić, to sami widzicie, jak jest pogięta. Także tak przykleili, że nie dało się ją odkleić normalnie. No i teraz prostowanie takich misek Wam nie pomoże, będzie przeciekać. Między innymi dlatego chyba tutaj nawalili tyle silikonu, że można byłoby tutaj zaszpachlować pół samochodu. No, także ja zamawiam miskę, a póki co będziemy się zajmować wymianą filtra i tak dalej, dalej z góry, póki czekamy. Olej zleciał, miska zleciała, więc teraz filtr. Filtr znajduje się tam, nie widać go nawet, więc musimy zdemontować filtr powietrza. I tego mamy do wymiany, więc weźmiemy sobie na stole i wymienimy filtr. A tu, żeby to zrobić, tak, trzeba wypiąć tą kosteczkę, odpiąć ten wąż, zdjąć, odpiąć tutaj. To jest taki, na takim zaczasku. O. I filtr jest mocowany na wcisk na gumach. Do góry go wyjmujemy i wtedy stąd będziemy mieć bardzo dobry dostęp do filtra oleju. No i za chwilę Wam pokażę co dalej. Odkręcony, zdjęty. Teraz już widzimy nasz filterek. O tam. Jak zdejmiemy ten filtr, będzie lepszy dostęp. Chociaż tutaj już w zasadzie można byłoby działać. Niestety nasza obudowa nie chce nam tutaj wyjść. Się zapiera się. Więc rozbiorę go. W części wyjmę. Czyli teraz zaraz odkręcę. Zdejmę górę. Zdejmę ten przewodzik, który tutaj właśnie boję się, żeby go nie uszkodzić. Jeszcze mam tu, muszę odpiąć tutaj, albo wypiąć tu, wypnę tutaj, będzie prościej. O. No i za chwilę będę go wyjmować. A więc za chwilę zobaczymy, jak wygląda nasz filterek powietrza. Filterek nasz wygląda tak. Możemy go wyciągnąć, wyciąga. Tutaj on jest częścią obudowy. No to co widzicie z tyłu tutaj obudowy, to jest filtr. I on się wciska po prostu tutaj na naszą przypływkę. Wcale nie jest jakoś najgorzej. Filterek wyleciał, się trzyma. Raz, dwa i tu trzy.
do góry i wychodzi bez problemu. No i teraz możemy spokojnie sobie ładnie wymienić nasz filtr oleju. Tutaj bodajże będzie na 30. Odkręcamy. Dość sporo jest w dolocie tutaj. Już wyczyściłem, ale zobaczcie, ile się polałek zdjąłem. Także nasza odma puszcza nieźle olejek. Wyjęty filterek. Go obejrzymy. Czy jest jakiś nieciekawy brud w nim. Żadnych błyszczących błyskotek nie widzimy. Co jest dobrym znakiem. Zawsze warto rozciąć filtr stary i sobie go obejrzeć dobrze. Raz, żeby klient się dowiedział w porę, w jakim stanie jest jego silnik, jeśli jest źle. Dwa, no oczywiście dla Was komfortniejsza sytuacja. Będziecie wiedzieć, w jakim stanie on jest. Dobra. Pięknie, ładnie możemy zakładać nowy filterek. Dobra, mamy nowy filterek. I tu jest bardzo ważna kwestia. Nie wiem, przynajmniej ja tak mam. W momencie, kiedy mam na filtrze jakieś wypusty, to zawsze montuję najpierw filtr. Nie montuję go tak jak na przykład w Volkswagenie, gdzie jest on niezależnie z jakiej strony popatrzysz taki sam. Można od razu kliknąć w nakrętkę i sobie pójść przykręcić. Tutaj mamy wypust, co znaczy, że ten filtr musi trafić do kielicha odpowiednio. Jeśli włożymy tutaj i pójdziemy zakręcać, może być taka sytuacja, że przy przykręcaniu złamiemy. W Audi, wiem, że w Audi w którymś silniku TFSI chyba jest też taki wypust i tam jest naprawdę, jeśli to się złamie, no to nie mamy ciśnienia, bo przez ten otwór nam ciśnienie uchodzi i możemy zatrzeć silniczek, więc to jest bardzo ważne. Teraz nasmaruję tu gumkę i idę włożę w odpowiednie miejsce, a później wymienię gumkę na naszej nakrętce i przykręcę ją. Tutaj też na górze jest powinien napisane, z jaką siłą to przykręcać, więc stosujmy się, nie trzeba go dokręcać, bo one są stare, często poddawane temperaturze, nagrzaniu, później zastudzeniu, są bardzo kruche. Może być tak, że będziecie przykręcać trochę mocniej i się ukruszy. Albo rant, albo coś, będzie Wam przeciekać, trzeba będzie lecieć, szukać nakrętki, wymieniać. Także stosujmy się do zaleceń producenta. Tak wygląda wnętrze naszego kielicha. Mam nadzieję, że widać. Widzimy ten otwór tutaj na dole, w który ma trafić ten kruciec. Oczywiście jest tam miejsce i teoretycznie ten kruciec w inne miejsce, jak będziemy przykręcać, on też tam wpadnie, ale może tak być sytuacja, że gdzieś się zakleszczy i go złamiemy po prostu. Także najpierw to wkładamy, a później przykręcamy. Włożone, on się tam tak zaklikuje. No i teraz można nakrętkę przykręcić już. No i obudowa już na swoim miejscu. Filterek zamontowany, przykręcone 25 N. Później wkładamy to na wcisk. Zapinamy wszystko, co żeśmy odpięli. Zakładamy ten przewód. No i możemy założyć nowy filtr. Oczywiście tu podstawę przedmuchałem. Jeszcze zaraz wezmę ją, przemyję. Mogłem zrobić to w sumie, póki była wyjęta, ale cóż, nie kroczymy prostymi ścieżkami. Za chwilę montujemy filterek. Przemyte, zakładamy filtr jedną ręką. Zakładamy i wciskamy. Tu wciskamy. Tu trafiamy. Żeby się trzymał. I możemy zamykać pudło. Dobra, przyjechała miska. Proszę bardzo, nówka sztuka nieśmigana. Także teraz trzeba będzie tutaj położyć silikonik. Pod autem wyczyścić miejsce.
odtłuścić i będziemy kleić, ale najpierw chcę zobaczyć, czy będzie taka sama, to wizualnie na pierwszy rzut oka taka sama. Rozmiarowo jest ok, otwory 4, by się zgadzało. W sumie powinien było dobierane, więc nie powinno być problemu. Zobaczcie, ile to było silikonu. Wątpię, że to było fabryczne klejenie. Raz już co najmniej była zdejmowana i pewnie uszkodzona, założona. Dlatego przeciekało, dlatego tyle trzeba było dawać silikonu. No i tak jak myślałem, też są to raczej miski jednorazowe, bo koszt tego zamiennika, podobno jakiś średniak, nie wiem, jak ktoś się orientuje, co to za firma, to dajcie znać w komentarzu, ale 120 zł. Kleimy tą michę. Nowa miska na miejscu, przykręcona, dokręcona. No i co teraz? Umyjemy to wszystko, ten bajzel, i na dzisiaj chyba skończymy, bo już jest późno, a do jutra akurat miska przeschnie. Jutro napełnimy go i pojedziemy testować, zobaczymy, czy nam cieknie, czy nie. Autko odpaliłem, popracowało chwilę, jest teraz ciut niżej poziomu połowy na bagnecie, więc wylewam mu Cerateka, wyjeżdżam zagrzać, przejechać się i tak dalej, no i podniesiemy, zobaczymy, czy nam miska przypadkiem nie przecieka. Autko z powrotem na podnośniku, sprawdziłem, miska nie cieknie już w zasadzie, rozpędziłem się, bo osłonę założyłem, ale musicie mi zaufać, że nie cieknie. Rozgrzałem, pojeździłem, na razie wszystko w porządku. Temat zakończony. Moi drodzy widzowie, w tym filmie to byłoby tyle. Olejek mam wymieniony, filtr powietrza mam wymieniony, miskę mam wymienioną, miska nie cieknie. To nas bardzo cieszy. Teraz powinien być tam porządek. Nie powinno być wycieków. Także uważam, że sprawa jest definitywnie zakończona. Ja Wam już dziękuję. Dawajcie znać w komentarzu, co sądzicie. No i cóż, widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.